Szanowni Państwo, proszę wpisywać się do systemu. Pan radny Migdał bardzo poprosił o przejście na miejsce. Pan radny Sięta o zajęcie miejsca. Pan radny Kozioł, proszę usiąść. Pan Frydzika, proszę zająć miejsce. Pan Kulnowicz wraca na miejsce. Szanowni Państwo, proszę się zalogować, jak na miejscu. Szanowni Państwo, otwieram uroczyście 68. Nie wiem, co się dzieje w ogóle. Szanowni Państwo, proszę się logować. Chcę rozpocząć procedury. Szanowni Państwo. Szanowni Państwo, otwieram 68. Nie muszę. Nie działają karty. Co się dzieje? Jest tutaj pani, proszę przyjść do pani radnej po pomoc. Szanowni Państwo, otwieram 68. zwyczajną sesję Rady Miasta Krakowa. Serdecznie witam Pani i Panów Radnych. Stwierdzam kworum uprawniający Radę do podejmowania uchwał. Bardzo serdecznie witam Panią Prezydent, Pana Skarbnika i Sekretarza Miasta. W imieniu Radnych i Władcy witam wszystkich przybyłych na Radę dzisiejszej sesji. Szanowni Państwo, chciałam powitać młodzież, która na nas patrzy, nas widzi. W związku z tym bardzo proszę o ciszę. W dzisiejszym posiedzeniu Rady Miasta Krakowa biorą uczniowie krakowskich szkół w ramach realizowanych projektów edukacyjnych przez Centrum Młodzieży im. Henryka Jastrona. Projekt Uczeń Obywatel. Serdecznie witam uczniów gimnazjum i nauczycieli gimnazjum nr 6, gimnazjum nr 9, gimnazjum 30, 25. Liceum Ogólnokształcące. Projekt edukacyjny 6. Konkursu Wiedzy o Społeczeństwie w Samorządzie Krakowskim. 10. Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej. Serdecznie Państwa witam. Jak Państwo widzicie, też bardzo trudno jest opanować klasę katedralną Miasta Krakowa. Witamy. Szanowni Państwo, chciałam na początek naszej sesji powiedzieć, iż z okazji nadchodzącego Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych chciałam wrócić Państwa krótką refleksją. Pomimo dystansu czasowego wieloletniej zmowy milczenia i rozmaitych problemów w interpretacji naszej najnowszej historii, walka podziemia antykomunistycznego to nadal żywe i ważne wydarzenie. Szanowni Państwo, ja mówię tak, jak mówię, zobacz, co się wokół dzieje. Będę za moment przerywała sesję, jeżeli Państwo się nie uspokoicie. Na ich obecną chwilę zaczynamy regulować, i mówię o sprawie niebywale istotnej i ważnej. Mianowicie, Szanowni Państwo, jutro jest 5-1 marca, dzień związany z upamiętnieniem Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Nie mogę powiedzieć, że ja nie wiem, co się dzieje w ogóle. Jako radni obywatele Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa powstajmy i minutą ciszy oddajmy hołd tym, którzy nie wahali się podjąć nierównej, trudnej, trwałej walki, związanej z okrutnym i znacznie silniejszym przeciwnikiem. Bardzo Państwu dziękuję. Okazuje się, że to jest jedyna metoda dla uzyskania spokoju. Szanowni Państwo, informuję, że uroczystości upamiętniające żołnierzy wyklętych odbędą się w piątek, 1 marca. Rozpoczną się mszą w Bazylice Mariackiej o godzinie 16, a następnie przeniosą się do parku imienia dr. Henryka Jordana. Bardzo dziękuję Państwu za ciszę. Szanowni Państwo, informuję Państwa Radę, że stenograf i protokół z 65. sesji posiedzenia z 30 stycznia jest do wglądu w Kancelarii Rady, pokój nr 201. Szanowni Państwo, przechodzimy teraz do elektronicznego zgłaszania interpelacji. Bardzo proszę zgłaszać swoje interpelacje w systemie elektronicznym.
Burmistrza, dla Przewodniczącej Rady Miasta Krakowa, stanowisko Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Opolskiego według uchwały 917/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia w sprawie regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Kraków. Wojewoda Małopolski zawiadamia wszczęcie postępowania nadzorczego dotyczącego kontroli legalności uchwały 948/13 Rady Miasta Krakowa z 30 stycznia 2013 w sprawie przekształcenia z dnia 1 stycznia 2013 roku Zespołu Placówek Opiekuńczych Wychowawczych nr 1 w Krakowie w osiedle Szkole 27. Od Ministra Zdrowia dotyczące rezolucji Rady Miasta Krakowa z dnia 9 stycznia w sprawie choroby okna życia Państwo pozostaliście. Szanowni Państwo, Radni informuję, że od następnej sesji, 69, to jest bardzo ważna informacja dla Państwa, w następnej sesji, która jest zaplanowana na dzień 13 marca, wejdzie w życie zmiana statutu miasta Krakowa zgodnie z uchwałą 960/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2013 w sprawie zmiany statutu miasta Krakowa. Bardzo proszę. Od samego początku usiłuję. Proszę Państwa, proszę zamknąć drzwi w takim razie, ponieważ tam to, co się dzieje na zewnątrz, bardzo przeszkadza radzie. Jeszcze raz wracam. Szanowni Państwo, informuję, że od następnej sesji posiedzenia, które jest zaplanowane na 13 marca, wejdzie w życie zmiana statutu miasta Krakowa zgodnie z uchwałą 960/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia w sprawie zmiany statutu miasta Krakowa. Tekst uchwały ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego otrzymaliście wszyscy Państwo na dzień wczoraj, to znaczy 26 lutego, i drogą elektroniczną oraz w formie papierowej do skrytek. Państwo to dostaliście i zaczynamy procedurę według innego systemu. Szanowni Państwo, radni, przypominam o plikach za rok 2012, które są do odbioru w sekretariacie pokój 202. Uprzejmie proszę pobierać. Szanowni Państwo, od ostatniej informacji sesji 65. sesji Rady Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia wpłynęło 8 skarg. Skargi te będą przedmiotem prac Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krakowa, która zdecyduje o dalszym sposobie jej procedowania. Szanowni Państwo, porządek obrad 68. sesji Rady Miasta Krakowa został uzgodniony z Komisją Główną 18 lutego. Informuję Państwa, że w trybie artykułu 20 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym do porządku obrad został włączony projekt uchwały Prezydenta Miasta Krakowa według druku 1162, to jest zmianą uchwały 900/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami. Szanowni Państwo, czy Prezydent Komisja lub grupa radnych chciałaby zgłosić propozycję zmian w porządku oraz w trybie przewidzianym przez statut miasta Krakowa? Bardzo proszę, Pani Radny. To bym mógł jeszcze raz zgłosić. Szanowni Państwo, Panie Sekretarzu, ponieważ faktycznie Pani Przewodnicząca powiedziała, 5 marca wchodzi w życie nowelizacja statutu zmieniająca procedowania uchwał przez Wysoką Radę i będziemy mieli sporo tych uchwał procedowanych w trybie jednoczytaniowym. Nie powinniśmy dzisiaj rozpoczynać tych czytań z druków 1152 i 1151. Dzisiaj jest zaplanowane pierwsze czytanie tych druków. I jeżeli ono się odbędzie, to będziemy mieli kłopot formalny po 5 marca, ponieważ te druki w nowej procedurze są traktowane jako druki jednoczytaniowe. Jeżeli chodzi o druk 1150, to jest projekt Komisji Mienia, to wiem, że tutaj będzie zgłoszono w sobie do drugiego czytania. I podobny druk 1155, wiem, że też Pan Przewodniczący Sędzia Zięba też taki wniosek zbiera. Natomiast nie ma wniosków o odstąpienie od drugiego czytania za druku 1151, to jest założenie samorządowego przedszkola nr 25 w Krakowie oraz do druku 1152 w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych gimnazjum, zespołów szkół ogólnokształcących oraz utworzenia granic obwodów. Będziemy mieli duży problem, jeżeli dzisiaj formalnie, jeżeli dzisiaj będziemy pierwsze czytanie tych druków. W związku z tym ja bym sugerował, że Pan Sekretarz w imieniu Pana Prezydenta oba projekty ściągnął. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy Pan Sekretarz wypowie się w mniejszej sprawie, ponieważ zresztą wezwany tutaj do odpowiedzi.
Bardzo proszę. Sprawa jest bardzo pilna i ważna, ponieważ od przyszłej sesji już zmieniło się procedowanie. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, to znaczy ja nie wszystko zrozumiałem z tego, co Pan Przewodniczący Kaczkowicz tutaj powiedział. Ale to jest tak skomplikowane, że ja składam wniosek, bo zdjęcie z porządku obrad.